Hej testerzy, tutaj jak zwykle Emi i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Strefy Testów OLX. Aktualnie pełną parą trwa okres grillowy. Jednak nie każdy ma możliwość wykonania tradycyjnego grilla na terenie swojego domu, bo choćby na przykład mieszka w bloku. Tutaj z pomocą przychodzi nam grill elektryczny. Tefal OptiGrill GC7128 to sprzęt, który z powodzeniem zastąpi tradycyjne grille węglowe czy gazowe. Dzięki swojej innowacyjnej technologii grillowania oraz funkcjom, które ułatwiają użytkowanie, urządzenie to stało się jednym z najpopularniejszych na rynku. Również na naszym OLX cieszy się dużą popularnością wśród sprzedających. Dzisiaj chciałabym zacząć od jego funkcji, ponieważ jest tu o czym mówić. Zacznijmy od tego, że Tefal OptiGrill został wyposażony w inteligentną technologię Automatic Sensor Cooking, która wykrywa liczbę produktów umieszczonych na grillu, ich grubość, po czym automatycznie dostosowuje temperaturę i czas grillowania. Dzięki tej funkcji nasze jedzenie powinno być zawsze idealnie ugrillowane. Stek krwisty, średni czy wysmażony? Dzięki wskaźnikowi poziomu wysmażenia bez trudu przyrządzicie go dokładnie tak, jak Wam to odpowiada. Przy zmianie każdego poziomu uruchomi się sygnał dźwiękowy informujący o tym. OptiGrill GC7128 oferuje aż 6 programów grillowania, w tym burgery, drób, ryby, kiełbaski, stek oraz grillowanie zwykłe, co pozwala na jeszcze większą różnorodność w przygotowywaniu potraw. Możemy nawet rozmrozić nasze danie dzięki funkcji do mrożonek. Mamy tutaj również tryb manualny, gdzie samodzielnie wybiera się temperaturę. Dzięki temu według własnych ustawień możemy przygotować na przykład owoce morza czy warzywa. OptiGrill GC7128 posiada również funkcję automatycznego wykrywania grubości mięsa. Wyświetlacz LED informuje o stanie mięsa i poziomie jego upieczenia, co pozwala na łatwe kontrolowanie procesu grillowania. Ponadto urządzenie posiada funkcję automatycznego podgrzewania, co zapobiega ochładzaniu dania podczas oczekiwania na resztę potraw. Tefal OptiGrill GC7128 to urządzenie nie tylko inteligentne, ale również bardzo łatwe w obsłudze. Grill wyposażono w ergonomiczne uchwyty, które zapewniają bezpieczne przenoszenie i przechowywanie grilla. OptiGrill posiada płytę grzewczą z powłoką nieprzywieralną, co ułatwia jej czyszczenie i zapobiega przywieraniu resztek mięsa. Grill bardzo łatwo się również czyści. Tackę na soki i tłuszcz oraz płyty aluminiowe możemy bez problemu zdemontować i umyć je w zmywarce. Tefal OptiGrill GC7128 posiada moc 2000 W, powierzchnia grillowania ma 600 cm2, a jego waga to trochę ponad 6,5 kg. Grill ma możliwość demontażu płyty. Czas coś ugrillować. Stwierdziłam, że postawię na klasyka, czyli grillowaną pierś z kurczaka. Włączam tryb grillowania drobiu i sprawdźmy, czy kurczak idealnie się przygotuje. Zapomniałam Wam powiedzieć, że płyty grilla są nachylone pod kątem 7 stopni. Powstające w trakcie przygotowania tłuszcz czy soki swobodnie spływają do naczynia, dzięki czemu możemy je w bardzo łatwy sposób usunąć po zakończeniu wszystkich czynności. Nasza pierś z kurczaka jest już gotowa. Już na pierwszy rzut oka wygląda na bardzo soczystą, ale wystarczająco wysmażoną. Czas ją spróbować. Tak jak się spodziewałam, wyszła idealnie i nie mam jej nic do zarzucenia. Grill zdał test celująco. Mam nadzieję, że test grilla elektrycznego Tefal OptiGrill GC7128 przypadł Wam do gustu. Jeśli bylibyście zainteresowani jego kupnem, no to znajdzie się go oczywiście na OLX za około 500 zł. Pamiętajcie, że z opcją przesyłki OLX możecie zamówić swoje grille prosto do paczkomatu. Ja mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku i siemka!